Jutro inauguracja siatkarskiej drugiej ligi. Przygotowania do pierwszego meczu dobiegły końca w Nowej Soli. Miejscowa Astra w rozegranych meczach kontrolnych nie doznała porażki, zwyciężając turnieje w Sulęcinie oraz w Żaganiu, a także pokonując w sparingach Orła Międzyrzecz i Gorzowski TPS. Grający trener zespołu Przemysław Jeton przed inauguracją nie ma powodów do niepokoju. Kilka turniejów, kilka meczów kontrolnych, wszystko było bardzo pozytywnie rozegrane, wszystkie mecze wygraliśmy. Tak więc wydaje mi się, że ten okres przygotowawczy był należycie przepracowany. Astra w ubiegłym sezonie jako Beniaminek okazała się sensacją rozgrywek. Nowosolanie niespodziewanie skończyli ligowy bój na trzecim miejscu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego Kolibry teraz mierzą jeszcze wyżej. Kibice mają duże nadzieje i tak samo my jako zespół mamy duże nadzieje, także skład jest budowany po to, żeby grać w czubie tabeli i tak też do tego podchodzimy i nie będziemy tutaj ukrywać, że albo udawać, że będziemy walczyć o utrzymanie, albo chcemy być w środku. Nie, chcemy być tutaj w czubie tabeli. W osiągnięciu celu mają pomóc także nowi gracze Astry. Do zespołu dołączyli Adrian Bocianowski, Mateusz Raca, Paweł Skibicki i Sławomir Janusz. Problemu z aklimatyzacją nie było. Dzięki osiągniętym do tej pory wynikom i atmosferze panującej w drużynie, całej czwórce w nowym miejscu dopisują humory. Trafiłem do Nowej Soli z Żagania. W tamtym sezonie w Żaganiu troszeczkę tych meczów przegrywaliśmy. W Nowej Soli zagraliśmy 7 sparingów. 7 wygranych to znane nowe uczucie po takim słabszym troszeczkę sezonie. Bardzo przyjemne, muszę dodać. Fajnie, liczę, że w Nowej Soli ugramy coś więcej niż w poprzednim sezonie w Żaganie. Astra na inaugurację we własnej hali będzie podejmowała UKS Mickiewicz Kluczbork, debiutanta w gronie drugoligowców, który w swoich szeregach ma lidera środkowego Jarosława Stancelewskiego, wielokrotnego reprezentanta Polski. Będziemy się starali go wyeliminować, bo to jest człowiek naprawdę, który ma już kilka meczów reprezentacyjnych za sobą i tym doświadczeniem na pewno będzie chłopaków napędzał. No przede wszystkim musimy go zatrzymać i to jest taki cel na najbliższy. Początek meczu w hali Nowosolskiego Elektryka w sobotę o godzinie 18:00.